Spójrzmy na kolejne zadanie. Tutaj mamy mnożenie potęg o tych samych podstawach, czyli wykładniki dodajemy, czyli zapiszmy, że mamy 6 do potęgi minus 3 dodać 5, a minus 3 dodać 5 to będzie 2, czyli mamy 6 do drugiej potęgi, a więc 36. Tutaj także mamy mnożenie potęg o tych samych podstawach, czyli wykładniki należy dodać, czyli mamy minus 4 do potęgi minus 8 plus 6, czyli 4 do potęgi minus drugiej, a więc ponieważ wykładnik mamy ujemny, to ja tą czwórkę zapiszę sobie jako 4 pierwsze do potęgi minus drugiej, następnie odwrócę ułamek, czyli mamy 1/4 już wówczas do wykładnika dodatniego. No i tak, 1 do drugiej to będzie 1, 4 do kwadratu to 16. Spójrzmy na podpunkt C. Mamy 5 dziesiątych do minus czwartej razy 5 dziesiątych do minus pierwszej. Czyli ja najpierw zamienię sobie 5 dziesiątych na ułamek zwykły, czyli tutaj z boku, zobaczcie, 5 dziesiątych można skrócić przez 5 i otrzymamy 1/2. No i ponieważ mamy mnożenie potęg o tych samych podstawach, to wykładniki dodamy. Czyli mamy tak, 1/2 do potęgi minus 4 dodać minus 1, czyli 1/2 podniesiemy do potęgi minus 5, no bo plus i minus da nam minus, czyli minus 4 odjąć 1 to właśnie minus 5. Następnie, ponieważ wykładnik jest ujemny, to odwrócimy sobie ten ułamek, czyli zamiast jednej i drugiej zapiszmy 2/1 do potęgi piątej. 2/1 to 2, a 2 do piątej potęgi to 32. No i podpunkt D zobaczmy. Mamy tak, te same podstawy, czyli wykładniki dodamy. 2/3 mamy zatem do potęgi 2. Dodać minus 5, czyli 2/3 podniesiemy do minus 3 potęgi, no bo plus i minus da nam minus, czyli 2 odjąć 5 to minus 3. Odwracamy ten ułamek, czyli zapiszmy sobie 3/2 i wówczas już do potęgi 3. 3 do 3 to 27, 2 do potęgi 3 to 8. Czyli mamy 3 całe i 3 ósme. No i podpunkt następny. Tutaj z kolei mamy dzielenie potęg o tych samych podstawach, a więc wykładniki należy odjąć. Czyli mamy 5 do potęgi 7 odjąć 10, czyli 5 do potęgi minus 3. Piątkę możemy zapisać jako 5/1 do minus 3. Aby się pozbyć tego minusa, należy 5/1 odwrócić. Czyli zapiszemy sobie, że mamy 1/5 do potęgi 3. No i mamy 1 do sześcianu, czyli 1. 5 do potęgi 3, czyli 125. Przykłady następne. Tutaj mamy także dzielenie potęg o tych samych podstawach, czyli podstawę wspólną przepiszmy, a następnie mamy minus 4. Odjąć minus 6. 2 minusy nam dadzą plus, czyli mamy 7 do potęgi minus 4 plus 6, czyli 7 do potęgi drugiej, czyli 49. Następny przykład. Tu także mamy dzielenie potęg o tych samych podstawach, czyli zapiszmy 3/4 do minus 5 odjąć, bo mamy dzielenie, minus 3. Czyli 3/4 podniesiemy do potęgi minus 5 plus 3, czyli do potęgi minus 2. No to sobie zapiszmy. No i znowu mamy wykładnik ujemny, czyli podstawę sobie odwrócimy. Zapiszemy 4/3 do potęgi 2. 4 do kwadratu to 16, a 3 do potęgi 2 to 9. Czyli mamy 1/3 i 7/9. No i dwa kolejne przykłady. Mamy znowu dzielenie potęg o tych samych podstawach, czyli wykładniki odejmiemy, czyli 3/8,
a w wykładniku 7 odjąć 8, czyli 3 ósme do potęgi minus pierwszej. Aby pozbyć się tego minusa, odwracamy sobie podstawę, czyli zapiszmy, że mamy 8 trzecich, wówczas już do potęgi pierwszej. 8 trzecich do potęgi pierwszej to 8 trzecich. No i możemy jeszcze wyłączyć całości, czyli mamy 2 całe i 2 trzecie. Przykład kolejny. O, tutaj mam troszkę inaczej, bo zobaczcie, tu mam potęgowanie potęgi, czyli wykładniki musimy przez siebie pomnożyć. Czyli mamy 3 do potęgi 6 razy minus 2 minus 12 i mnożymy przez 3 do potęgi 10. No ale tutaj mamy ponownie mnożenie potęg o tych samych podstawach, czyli wykładniki dodajemy, czyli mamy 3 do potęgi minus 12 plus 10, czyli 3 do minus drugiej potęgi, a więc trójkę zapiszę sobie jako 3 pierwsze do minus drugiej, następnie odwrócę ten ułamek, czyli mamy 1 trzecią do potęgi drugiej, 1 do kwadratu to 1, a 3 do kwadratu to 9, czyli otrzymaliśmy 1 dziewiątą. No i spójrzmy na ostatnie dwa przykłady w tym zadaniu. Czyli tak, jeżeli chodzi o podpunkt K, to tutaj najpierw musimy wymnożyć przez siebie wykładniki, czyli mamy 4 do potęgi minus 3 razy minus 4, czyli do potęgi 12. No i dzielimy to przez 4 do potęgi 9. A więc, ponieważ mamy nie mnożenie, oczywiście dzielenie, potem o tych samych podstawach, to wykładniki należy odjąć, czyli mamy 4 do 12 odjąć 9, czyli 4 do potęgi trzeciej, a da nam to 64, tak? Bo oczywiście tutaj mamy 4 razy 4 razy 4, czyli 64. No i podpunkt ostatni. Czyli tutaj także wymnożymy przez siebie wykładniki, czyli mamy 8 do potęgi 4 razy minus 2 minus 8 i dzielimy przez 8 do potęgi minus 10. Ponieważ mamy dzielenie potęg o tych samych podstawach, to wykładniki należy od siebie odjąć, czyli zapiszmy, że mamy 8 do minus 8, odjąć drugi wykładnik, czyli minus 10, 2 te minusy dadzą nam plus, czyli mamy 8 do potęgi minus 8 plus 10, czyli 8 do kwadratu. Tak? Minus 8 plus 10 da nam 2, a 8 do potęgi drugiej to 64.